Pojawiła się taka informacja, że zostały podniesione czynsze, dokładnie tak to mówiono, w barach mlecznych. No to jest jakieś nieporozumienie, dlaczego? Dlatego, że niczego takiego po prostu nie ma. Myśmy podnieśli opłaty, tak zwaną opłatę wieczystą, za użytkowanie wieczyste i to dotyczyło PZS z Połem, natomiast to dotyczyło budynków, które PZS użytkuje. To są różnego rodzaju takie budynki, jak chociażby tam jest sklep, tam jest paczkomat, tam jest parking, tam jest dom handlowy, no, mnóstwo tego rodzaju obiektów, natomiast w żadnym nie ma baru mlecznego. Więc tutaj no, to jest informacja, ja bym powiedział, gdzieś jakaś nieprawdziwa, że podniesiono opłaty w barach mlecznych, dlatego że takiej sytuacji po prostu nie ma. Ani nie zostały podniesione czynsze, bo zupełnie czymś innym jest czynsz, a czymś innym jest opłata z tytułu użytkowania wieczystego, więc ani ta opłata, ani czynsz w żadnym barze w Nowej Hucie, bo taka była informacja, nie został podniesiony. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykupuje codziennie w barach mlecznych około 2,5 tysiąca obiadów dla swoich podopiecznych. No, z tego oczywiście korzystają ci ludzie, bo mogą zjeść ciepły posiłek, to są podopieczni MOPS-u, no ale przecież pośrednio to również i bary mleczne dzięki temu korzystają, bo te pieniądze trafiają właśnie do nich. Więc tutaj rozumiejąc jakby trudną sytuację barów mlecznych, szczególnie teraz, no w dalszym ciągu będziemy utrzymywali to, że te 2,5 tysiąca obiadów będzie tam wykupowanych.